Back then, everything went through Frank. The plans, the orders, the money. You could get the call day or night. Tommy. Frank says to wait for him in the garage out in the back, eh? You got the job, I think. Thanks, Luigi. Dzień dobry, dobry wieczór. Sycony Husiek, witajcie w kolejnym odcinku Mafii. Słuchajcie, ruszamy dalej. Okej, mamy coś tam na tyłach. Słuchajcie, część z was o tej mapie tam mówiła, ale część z was było, że tam... W sumie mało jest komentarzy pod mafią, zresztą tak jak pod mafiami zazwyczaj było. Więc map, słuchajcie, swoją kamerkę zostawiam w tym samym miejscu. Mapa jest w zasadzie bardziej dla mnie niż dla was, więc... Więc niczym to nie przeszkadza. Dobra. Co się tu dowiemy? Thanks for waiting, Tom. But Don and I had to go over last month's numbers again. Sure. So what's the job? I want you to help Sam and Polly with the shipment we've got coming in tonight. Good stuff. Straight from Canada. Where do you need me? Sam's gone to meet our friends from the north at a farm outside of town. Polly will oversee the trucks bringing the shipment into the city, but I want you to go with him. Be an extra pair of eyes. Make sure it all goes smoothly. Okay. Get the car from Ralphie and meet Polly at the warehouse. He's got heaters in case you run into any trouble. Sure, Frank. No problem. Good. Now bring the Canadian home safe, Tommy. There is already a case earmarked for the Don. Okej. Okay. O. Haha. Ale właśnie, to no nie ma playboyów, kurde. To dzięki, dzięki, dzięki. Wrom. Jedź do magazynu Saleriego. Nie lubię jak pada. Ogólnie nie lubię jak pada. W tej grze też nie lubię jak pada, ale ogólnie nie lubię jak pada. Ale zauważyłem też, kurczę, i to jest faktycznie, że jak pada, to ludzi jest mniej na ulicach, w nocy jest ruch mniejszy. Widać, że to miasto tak żyje, nie? To jest dobre. I ludzie, patrzcie, jak się zachowują, jak pada deszcz, nie? Wszyscy albo się jakoś zasłaniają, albo tam gościu jak gdzie tam. Wszyscy są ogólnie pospieszeni, że pada deszcz, nie? I nie chcą moknąć. To jest spoko. Właśnie tych takich smaczków brakowało w trójce. Radio. Kiedy wjeżdżamy w tunel, fale radiowe lekko zanikają, przez co mamy gorszy odbiór. A co tu się stało? Dlaczego tu droga jest zamknięta? Ło, jakiś dzwon. Albo co? No. Pierwszy raz coś takiego widzę. Wypadki losowe? Przypadki? Był taki program swego czasu na TVN Turbo. Lubiłem oglądać Wypadek Przypadek. Bardzo dużo właśnie było to jest z regionu Tarnowa, ponieważ jeden z operatorów kamery właśnie mieszka gdzieś tutaj w Tarnowie bądź w okolicach. I często właśnie było to jest z okolic moich. Tak samo teraz na TVN Turbo jest taki program Garaż Dudy. Ten koleś mieszka. No mieszka co prawda chyba w Tarnowie, ale nagrywa w takiej miejscowości jak zwanej Ryglicami. I właśnie też bardzo często go widuję. No i można oczywiście rozpoznać niektóre miejscówki. O! Shit. W ogóle gdzie mamy jechać? Aha, tutaj ten magazyn, dobra. Is no longer out of reach.
thanks to Blue Heron Airlines. Visit Lincoln Park, see the Grand Upper Bridge, and marvel at the Alba Building. Zdecydowanie wolę pogodę. Czekaj, która jest godzina w ogóle? Nie, to nie ma, nie ma czegoś takiego jak zegarek, nie? Nie ma. Ale nawet jedzie to autko, nie powiem. Jesteśmy na miejscu pod tym magazynem. Come on, Tom. Hey, hey. Watch it, pal. Just dry it out. Say. You know this place? Yeah. We've done a few pickups at the farm before. Don't worry. There ain't nothing but cow shit and shine out here. Gonna be an easy few clams. Boys will load up the trucks, we'll come straight back. Yeah, let's make it quick. I got someplace to be. You see it, Sarah, later. Luigi's little girl, your night shift. You're something else, pal. Protecting the girl's virginity one day and taking it the next. Lay off, Polly. Ah, come on. I'm just kidding. She's a good girl. You settle down, she'll straighten you right out. You're going home to a couch. I wonder what kind of story she could tell about her old man, though. Luigi was a stone-cold killer back in the day. I wouldn't know. You know she's been helping out behind a bar since she was a kid. I bet she's seen and heard a few things. Probably knows more about our business than we do. She knows enough not to ask me too many questions. That's good. She won't ever make a liar out of you. Christ. You ought to marry her just for that. Coś mu innego chyba chodzi po głowie. Sam should be waiting here, but I don't see him. Something smells off. Don't let your pecker get all shriveled up. Probably just trying to get out of the rain. Or into the bootleg. That'll wake him. A to nie jest ta misja, która była pokazywana na jako gameplay? Chyba tak. To było dosyć dużo strzelania. Tak mi się coś wydaje. And I'm wrecking a new suit for nothing. I swear I'm gonna kill him. Here. Just in case Frank was right. O, właśnie. I'm gonna go grab them boys, get them sorted out. You go ahead, see what's what. We'll catch up with you. Ta, to było to. Stać sama, szukaj tropów. Myślę, że możemy wejść pierw tutaj. Może tu coś będzie. I coś jest. Co czwarta osoba bez pracy. Raport rządowy nie wróży końca. Prawie jak w Polsce. Okej, czyli ktoś tu był. Ale nieprzyjemna pogoda. This don't feel right. Zaginiony farmer znaleziony martwy. Kurde, pieseł. What kind of guy shoots a dog? O nie.
O nie, o nie, o nie. Ktoś tam stoi z samochodem. Przejdźmy tędy. Chyba jest zastrzelony. Fuck. We don't have time for this. Sorry, pal. Guess we're doing this the hard way. Okay then. Thank you. Get over here. I got him pinned down. Get cover. O kurwa, tamten ma lepszą pukawkę. No umrzej. Co kurwa stanął? O shit. Pierwszy, dead body. Dead body. Dead body. Już tak zauważyłem faktycznie, to się zgadza, że ogólnie w grze jest mniej ammo. To będzie lepsze. Not yet. Just him. Canadian crew. Dollars to donuts to rest their face down in the dirt too. A miała być to łatwa robota. Oh Christ. Oh fuck. To nie wygląda dobrze. They're cops, Tommy. Well, how would I know? They didn't show a badge. God, they didn't say anything. Oh fuck. They must be in Morello's pocket. This bastard. He can't even let us have this one racket. Forget about it, Tom. We gotta find Sam and get out of here. Border Patrol, czyli straż graniczna, jakby. These guys are a real deal. They gotta be cops from the Border Patrol. Fuck. They've come heavy, all right. Make Lost Heaven PD look like pussycats. Okej. Podejrzewam za Paulin. Ty, ale Pauli, trochę szybciej. We slip him the bump. Get it? Get it. Dobra. W tej dużej stodole myślicie, że będzie? Holender. O, fuck. Czekaj. Koktajle Molotowa.
paszporty albo coś takiego. Kanadyjski paszport, no. Jesus. Looks like we found the Canadians. See salmon there? No. Ale jeszcze tu jesteś w środku. Kto to jest? Dobra. O, podejrzewam, że będzie jeszcze jazda. Jakiś typ. Są. Kuźwa, kuwa. Z drugiej strony. Tu są, tu są, tu są, tu są. No idź. Pięknie go zaszedłem od tylca. Rozkaże dla starzego, że o, George, z dobrego życia wiem, że Salieri odbierze tu te whisky dziś w nocy. Nasz wspólny przyjaciel chce zamknięcie tego źródła zaopatrzenia na miasto w kanadyjską gorzałę. Pójdź ze swoimi ludźmi o 21 na farmie, o której rozmawialiśmy. Czekajcie całą noc i powiedzcie chłopakom, że nie muszą się hamować. A w ramach podziękowania za przyjechanie tak daleko na południe, mogą zabrać trochę gorzały do domu. Pomyślcie głowów. A. Dobra. Idziemy dalej. Teraz ta stodoła. Jest i sam. To jakaś wyprzedaż. To chyba dead body. Shit. Come on, fellas. Push through. Bang. Body. Dead body. Thank Christ. We gotta get to him. To przeładować. To mamy full, dobra. Hey,
boys stay here and watch our backs. Plug anyone who gets within 100 yards. Except us. No takie w porządku ten Sami. We survived worse. Sure we have. O nie. O nie. O nie, o nie, o nie, o nie. Where did all these guys come from? I'm seeing them. Take them down, Tom. Now. That guy is just flat. Kuźwa mać. Dalej. Dobrze. Dobrze. Dobra, chyba się udało. Dobre pytanie. O nie, jeszcze policja. Niech to się policjanci tu wbiją. Niech to szlak trafi. Fuck, jestem mało żywotny. Wol mnie stąd. O, w samą porę. Stary, szybciej, szybciej, szybciej. Tony and Donnie too? Yeah. What a fucking massacre. How's Sam? Well, he ain't any worse. I'll go get him. Keep an eye out. Coś tu się jeszcze pewnie odpierdzieli. O nie. Polly?
company. All right, get in. Jedźmy, jedźmy stąd. I'm right here, Sam. There's some ammo and a Thompson back there somewhere. Nie wiem, po oponach. Oh shit. Tyle, że mamy ammo nieskończone. Dobra, pięknie. Najlepiej będzie po opony, nie? Albo w kierowcę. Szybciej, szybciej, szybciej! O nie! Chyba nie bardzo. Dwa radiowozy też nie problem. Kierowcy. Reloading. Chyba się udało. Albo i nie. Co? Co? Jak to zrobił niby? O nie, o nie, o nie, o nie, o nie! O nie. Sam, you okay? We're in trouble, Tom. Fuck. Kurwa, jedźmy stąd. O fuck. Może pojedziemy? Dobra, pojedziemy. Jedź, 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 jedź. O, shit, jeszcze ci? Tak myślałem. Tak myślałem. Ja pierdzielę. Poszło. Już nie dużo tego pancerzu zostało. Dobra, nice. O nie, o nie, o nie, nie, już się zaczęło. Tak.
Pięknie. Haha, płońcie, płońcie. To było dobre. Tylko tego samego uratujcie, kurde. Okay, we're here, Tom. You get Sam out. I'm gonna go wake up the doc. Sam, Sam. We made it. We're at the doctor's house. Three, I owe you. No, doktorku. Paulie, what the hell are you doing here so late? Evening, Doc. Sorry to wake you, but we had a little accident. We got an injured man out here. All right, bring him inside. Okay, thank you. Okay, I'll stay with Sam. You can take the truck back. Call it a night. No, I'll wait. Doc's already got his hands full. No sense in both of us breathing down his neck. Go on, Tom. I'm gonna be fine. Okay. Hey. You did good tonight. Żeby nas ktoś tutaj jeszcze nie wrobił. Jedź do mieszkania, sorry. O, z Hubert. A, to dlatego mi się tak dobrze jeździ. Sam będzie w mieszkaniu Sary. Mam nadzieję, że nie czeka na nas żadna policja albo coś. Jak daleko? O kurka, daleko. Kawałek mamy do tego mieszkanka jeszcze. O, shit. Przestawiałem kosz na śmieci. Ale tam chyba wieczór, żeśmy jechali, nie? Bo już był taki lekki zachód słońca, teraz jest, wydaje mi się, jeszcze większy... O! Jeszcze większy... Jeszcze większa noc. Znaczy, no, późniejsza noc. Co jest? Milicja? Aha, policja widziała, ale... Nikt nas nie goni, więc... Ale fajna mgła, nie? Taka londyńska pogoda. Mimo, że nie lubię deszczu. W końcu się u mnie wypogodziło. Nie pogada. O shit, to tu, o! O kurwa. Trochę żebym wzruszył to autko. One
is that I happen to know that professional economists have changed their definition of economic growth every 5 or 10 years. A very long time. But I do have faith, and retain faith, in the strength of common purpose and in the strength of unified action. Oh, kurde. Albo szurnięty. O kurde, sorry. Ciekawe, co tu będzie. Ja wchodzi już bez spukania, jak do siebie. O. O. Tak, o! Okej. Okay. No mamy rozdział ukończony, przejażdżkę za miasto. Słuchajcie, dobra, no cóż, widzimy się w kolejnym odcinku, w następnym rozdziale, także do zobaczenia, trzymajcie się, no i na razie, hej!